Hello guys! Witam Was w kolejnym Girl Talku. Zaraz sprawdzę, który to będzie numer, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam, 25? 24? To będzie odcinek numer 26. Piękna sprawa. Czyli w tym roku dobijemy chyba do 30 par odcinków już. Wow! Ten odcinek nagrywam na domku, bo jesteśmy teraz pod Kościerzyną w takim małym miasteczku. Tam mam widok na jezioro, widok na sosenki, hamaki, grilla, no i ogólnie klimat jest świetny. Wy jak zwykle podesłaliście mnóstwo pytań, za co Wam bardzo dziękuję i jeśli chcecie podsyłać pytania do kolejnych odcinków, to obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam raz na miesiąc podrzucam okienko do zadawania pytań, no więc serdecznie Was tam zapraszam. Jeszcze może troszeczkę tutaj dostosuję kamerę. O! Żebym nie była tak nisko. No, myślę, że teraz jest lepiej. Pierwszy temat to jak wyglądają u Was opłaty. Macie jedno wspólne konto, czy każdy osobne? Więc mamy każdy swoje konto do prowadzenia działalności, no bo to wiadomo, trzeba mieć. I mamy też jedno wspólne konto. Każdy z nas przelewa na to wspólne konto jakieś tam kwoty. W zasadzie nie mamy tego ustalonego. Po prostu co się przeleje, to się przeleje. No i jeśli chodzi właśnie o opłaty typu mieszkanie, jedzenie, koszty piesków, leczenia, coś z domem, to też płacimy spontanicznie. To z nas, które akurat ogarnia tę sprawę, za to płaci. I nie zawsze płacimy to ze wspólnego konta, bardzo często płacimy to też ze swoich firmowych i nigdy tego właśnie nie rozliczamy, nie ustalamy jakoś specjalnie. My ze sobą już jesteśmy po prostu tyle lat, że i tak uznajemy, że będziemy jeszcze przynajmniej drugie albo tyle, albo jeszcze z 4 razy tyle, mam nadzieję, że do końca życia, więc po prostu traktujemy wszystko jako wspólne. Też nie musimy się finansowo w ogóle dogadywać, bo po tylu latach razem jakby to flow jest takie bardzo naturalne i dzieje się dosłownie samo. Chociaż myślę też, że to flow wynika z tego, że obydwoje jesteśmy dorosłymi, odpowiedzialnymi osobami i po prostu ogarniamy swój shit, ogarniamy swoje sprawy i dlatego nie musimy o tych rzeczach gadać, bo dla nas pewne rzeczy są oczywiste, że trzeba, że się zrobi, że się ogarnie. No i to właśnie tak się dzieje samo. Aga, a co w momencie, kiedy jesteś na własnej działalności i jesteś chora? Czy bierzesz L4? Więc ja L4 jeszcze nigdy nie brałam, ale z tego co się orientuję, będąc na własnej działalności, jak najbardziej można wziąć L4, tylko że to jest, z tego co pamiętam, 80% ze składki, które jest dzielone na ilość dni, czyli w przypadku na przykład 3-4-dniowej choroby to są takie grosze, że mi się szczerze mówiąc w ogóle z tym nie chce bawić. Kolejne pytanie, czy inwestujesz pieniądze w instrumenty finansowe? Więc dotychczas nigdy nie interesowałam się inwestowaniem, głównie dlatego, że to jest bardzo, bardzo złożony temat, a ja nie mam w ogóle zajawki ani czasu, żeby się w to wkręcać. A bez mocnego wkręcenia się myślę, że nie da się tego zrobić dobrze. Natomiast parę miesięcy temu współpracę zaproponował mi Finax, no i dzięki nim zdecydowałam się zainwestować długoterminowo pierwsze pieniądze. Zdecydowałam się na tę współpracę z kilku powodów. Po pierwsze, od dawna szukałam jakiegoś sposobu na inwestowanie dla siebie, no bo takie zwykłe trzymanie i oszczędzanie pieniędzy na koncie przy obecnej inflacji, no troszeczkę nie ma sensu. Natomiast w Finax moje pieniądze są inwestowane w portfele składające się z tysięcy akcji, obligacji z całego świata. Przekonała mnie również prostota inwestowania, ponieważ w Finax wystarczy wypełnić formularz. Mi to zajęło około 10 minut i na podstawie naszych odpowiedzi algorytm dopasowuje strategię inwestowania właśnie perfekcyjnie dopasowaną do naszych potrzeb, możliwości i naszego stosunku do ryzyka. Konto możemy założyć od 50 zł, no i bez żadnych zobowiązań w każdej chwili możemy środki wpłacać i wypłacać, więc w zasadzie od momentu założenia konta nasze środki są cały czas inwestowane, a my nie musimy się już o nic więcej martwić. Po trzecie przekonało mnie to, że Finax w tym roku na konferencji InvestCAFS zdobył tytuł produktu inwestycyjnego roku. Dodatkowo ma świetną obsługę klienta, biuro też w Warszawie, jak chcecie możecie tam podejść się z nimi spotkać, no i podlega pod nadzór polskiego regulatora, co zapewnia nam bezpieczeństwo. Założyłam na Finax konto typu budowanie majątku, no i tak sobie postanowiłam, że będę tam przelewać około 200 euro miesięcznie, chociaż to jest wiadomo taka elastyczna kwota, czasami mniej, czasami więcej, zależnie od miesiąca.
i postanowiłam sobie, że jak tylko będę miała ochotę kupić kolejną torebkę, czapeczkę, kurteczkę czy też 70. obrożę dla mandziul, to po prostu będę te pieniądze przelewać na konto w Finax. Algorytm dobrał mi konto o średnim poziomie ryzyka, ja sobie ustawiłam, że będę inwestować przez 10 lat i zaczęłam od wpłaty 500 euro, chociaż tak jak wspominałam, ten system wpłat i wypłat jest elastyczny. Możecie założyć konto od 50 zł i możecie wpłacać, wypłacać ile chcecie miesięcznie, bez żadnych zobowiązań. No i tutaj wstawię Wam screena prognoz dla mojego konta, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to może wyglądać. Oczywiście inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie ma gwarantowanych zysków, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie końcowo. No i zakładając konto w Finax, skorzystałam z trwającej obecnie promocji, w ramach której nowi klienci, którzy założą konto i aktywują je do końca czerwca, będą mogli pierwsze 500 euro zainwestować bez żadnych dodatkowych opłat. Ciekawe jest też to, że nie trzeba od razu wpłacać pełnej kwoty. Można założyć konto od 50 zł i w dowolnym czasie, dostosowanym do potrzeb i możliwości, wpłacić resztę pieniędzy do tych 500 euro i zawsze mieć obsługę tej kwoty bez opłat. Osobiście uważam, że jest to bardzo dobra oferta, ponieważ inwestowanie bez dodatkowych opłat i bez blokady środków to coś wyjątkowego, dlatego do końca czerwca macie czas. Więcej informacji oczywiście w linkach, w opisie. Zapraszam do obczajania. Dzisiaj dosyć mocno jesteśmy w tematach finansowych, dlatego kolejne pytanie to jak przestać odkładać rzeczy na specjalną okazję? Brzmi głupio, ale mam z tym problem. Honestly, stara, to w ogóle nie brzmi głupio. Myślę, że bardzo, bardzo wiele osób z takiego może trochę skromniejszego wychowania, gdzie się nie przelewało, ma z tym problem. Ja Ci na przykład rozumiem doskonale, bo jeszcze 4-5 lat temu nie byłam w stanie używać swoich ulubionych butów, dopóki nie kupiłam ich w dwóch parach. Więc na przykład miesiąc temu sprzedałam dwie pary białych Air Force'ów i patrzę tak na to i tak, ja pierdzielę, jaką ja miałam zrytą banię, że musiałam kupić dwie pary, aby jedną móc bezpiecznie używać, a na tę drugą chuchałam, dmuchałam i trzymałam ją w szafie na czarną godzinę. I to naprawdę źle wpływało na moje finanse, że ja wszystkie fajne rzeczy musiałam mieć w dwóch egzemplarzach. Moje ukochane dżinsy, Jezu, muszę kupić dwa, bo jak mi się zniszczą, to już nigdy nie będę miała. I tak naprawdę dopiero na przestrzeni ostatnich 3-4 lat udało mi się odryć banie od właśnie, wiesz, tego takiego skromnego dzieciństwa. Ale myślę, że warto sobie planować takie przełamywanie tego dyskomfortu. Czyli na przykład mi pomagało planowanie, że jutro idę na uczelnię, to nakładam swój najlepszy płaszcz i swoje najlepsze buty i koniec, kropka. Strasznie jakby się wewnętrznie z tym gryzłam, wiłam, ale zmuszałam się do tego i to właśnie pomagało mi gdzieś tam przestawić mózg na to, że ja mogę używać rzeczy i ich wcale jakoś wielce nie niszczyć. No i to będzie wymagało trochę pracy, co jest w sumie przykre, że nad takimi rzeczami trzeba pracować, ale naprawdę to rozumiem. I też jestem mega ciekawa, jakie są Wasze tutaj sposoby na właśnie przełamywanie takiego mentalu. Dajcie znać, jak to było u Was i co Wam pomogło. W ogóle to czytanie komentarzy dla mnie też jest zawsze pomocne, bo za każdym razem dowiem się czegoś, czego nie wiedziałam, albo dostanę od Was jakąś taką rozkminę, której wcześniej nie miałam, więc no, zapraszam do komentarzy, nie hamujcie się. Zastanawiałaś się, czy coś zmieniłoby się w Twoim życiu, albo w Tobie, gdybyś nie wyszła za mąż tak szybko? To jest w sumie dosyć ciekawe pytanie, bo no, wiadomo, czasami człowiek, prawda, myśli o takich rzeczach. I ja tak sobie myślę, że gdybym nie wyszła za mąż tak szybko, to prawdopodobnie nie miałabym w życiu takiej motywacji, aby się rozwijać po prostu. Że znacznie dłużej i mocniej siedziałabym w swoich schematach, trzymałabym się ich, dlatego że miałabym otoczenie, które by te schematy wzmacniało. Pewnie dalej miałabym bardzo bliskie relacje z rodziną, dalej byłabym osobą wierzącą i byłabym taką osobą, która właśnie tkwi w takich układach, zgadza się na pewne rzeczy i myśli w taki zamknięty sposób. A to, że gdzieś tam poznałam Michała, który po prostu ma takie zupełnie inne podejście do życia, takie otwarte. On jest taki właśnie spokojny, akceptujący, nie robi dram, nigdy nie krzyczy, nie stosuje przemocy, jest taki właśnie zdrowy i powiedziałabym odpowiedzialny. To mi otworzyło oczy na to, że kurczę, to też tak można traktować ludzi, tak można żyć i można mieć taki wewnętrzny spokój, więc gdzieś właśnie to, że on taki jest, było dla mnie ogromną motywacją, że
kurczę, ja też chcę być dla niego właśnie taką partnerką, też chcę być stabilna, dojrzała, odpowiedzialna i taka zdrowa w komunikacji. No więc myślę, że ten związek dla mnie jest po prostu ogromną taką pozytywną siłą i Michu zawsze, jak ja mu to mówię, ma takie czo, ja po prostu jestem sobą, więc on jakby totalnie nie docenia swojego wkładu w moje życie, ale ja to bardzo, bardzo doceniam. I to jest coś, co widzę nie tylko ja. Właśnie moja siostra też zawsze mówi, że właśnie Michu wniósł do mojego życia bardzo dużo takiej po prostu dobrej energii i takiej motywacji do zmiany. Więc myślę, że byłabym, że znacznie mniej pracowałabym nad sobą, ale byłabym w psychicznie znacznie gorszym miejscu. I to jest taka rzecz, o której myślę najczęściej, a tak w innych aspektach, no to jakoś już nie mam pomysłów. Kolejne pytanie to, czuję, że mój chłopak już nie odczuwa takiej potrzeby do seksu ze mną. I to pytanie w sumie nie jest niczym konkretnie ciekawym, w sensie to, że potrzeby seksualne w związku się zmieniają, to jest normalna rzecz i to czeka raczej większość związków. Natomiast zainteresował mnie sam sposób napisania tego stwierdzenia. Czuję, że mój chłopak już nie chce. I takie zdanie samo sobie pokazuje, wiecie, że ta sytuacja jest taka trochę skazana na porażkę. Bo my, w sensie ja nigdy na przykład nie wiem, co tak naprawdę myśli, czuje i potrzebuje Michał w tym momencie. Michał tak samo nie czyta mi w myślach, on nie jest w stanie stwierdzić, co ja teraz co najbardziej jest mi teraz potrzebne, o czym ja teraz myślę. Dlatego w związku podstawą jest to, aby iść i się zapytać. Dlatego zamiast czuć, że twój chłopak już nie potrzebuje seksu z tobą, znacznie lepiej byłoby pogadać. Hej, co ostatnio myślisz o naszym życiu seksualnym? Jak ostatnio wygląda twoje napalenie, twoje pożądanie względem mojej osoby? Czy jest coś, czego ci brakuje? A może jesteś, jak ostatnio na przykład twoja forma fizyczna? Bo wiecie, zmęczenie, przepracowanie, stres też ma ogromny wpływ na pociąg. No i potem z tego dopiero można wysnuć wnioski. Natomiast takie właśnie pytanie pokazuje, że związek jest w ciężkiej sytuacji, bo tutaj nie ma żadnej rozmowy, tutaj jest tylko ja wiem, co ty myślisz, ja wiem, co się dzieje w tobie, a to jest troszeczkę scary. Jednak polecałabym bardziej popytać, pogadać i to tak na spokojnie, bo wiecie, rzeczy mają prawo się zmieniać i sobie tak górko-dołkować. Czy przyjacielska relacja z byłym jest możliwa? Patrząc po moich znajomych, którzy mają dzieci i są po rozwodach, to tak, jest możliwa, bo ci ludzie dalej spędzają czasem razem wakacje, jakieś święta, uroczystości typu urodziny dziecka, jakieś tam zakończenia roku, takie rzeczy. No i żyją ze sobą, powiedziałabym, w przyjaźni, no bo uzgadniają to rodzicielstwo i rozwój tego dziecka, no jakieś tam te wszystkie rzeczy. Więc myślę, że tak, ale z tego co obserwuję, to są to zazwyczaj tacy już też starsi na przykład ode mnie ludzie i w ogóle tacy dojrzalsi, którzy mają to naprawdę jakoś fajnie poukładane. Ja na przykład nie wiem, czy ja bym się mogła przyjaźnić z byłym, gdyby nie łączyło nas wspólne dziecko, przez co musiałabym się trochę dostosować. No nie wiem, jakby to też jest temat, który zostawiam wam. Co myślicie? Czy się przyjaźnicie, czy się nie przyjaźnicie? I jak to się wam sprawdza? Co myślisz o dzieleniu się ze swoim partnerem kwestiami, które omawiasz na terapii, jeśli on dopytuje co i jak, o czym rozmawiacie? Więc terapia to jest twój prywatny proces i to ty decydujesz o tym, gdzie stawiasz granice, jak dużo chcesz powiedzieć, jak dużo chcesz zachować dla siebie i masz do tego pełne prawo, więc jeśli on dopytuje, to ja bym się szczerze mówiąc zainteresowała, czemu on tak dopytuje. Czy na przykład boisz się, że będę gadać o tobie? Co powoduje te pytania? Jakby skąd ta ciekawość? Czemu po prostu sam nie pójdziesz na terapię, skoro chcesz tyle o tej terapii gadać? Wiesz, jakby odbiłabym trochę piłeczkę i bym postarała się tutaj dowiedzieć, o co chodzi, ale absolutnie nigdy w życiu nie powiedziałabym nic więcej niż to, z czym jest mi wygodnie. Jak ja nie lubię takich sytuacji. Jak przestać myśleć o byłym chłopaku, jeśli on daje nadzieję na powrót, ale też jest niezdecydowany? Jakby kto ma czas na takie rzeczy? Dla mnie to jest tak, że albo jesteśmy razem, albo nie jesteśmy razem. Jak już się zdecydujesz, znaczy zanim się zdecydujesz, to sobie pogadaj z przyjaciółmi,
z jakimiś tam, nie wiem, z bratem, z siostrą, z kimś bliskim, ważnym, ale do mnie przyjdź już z konkretną odpowiedzią, chcesz ze mną być czy nie. Więc stara, jeśli on jest niezdecydowany, marnuje twój czas, miesza ci w emocjach, to dla twojego spokoju byłoby najlepiej po prostu zerwać kontakt, powiedzieć mu szczerze, że no takie sytuacje cię nie interesują, ty masz lepsze rzeczy do roboty niż zastanawianie się dzień i noc, czy on mnie chce, czy on mnie nie chce. Następnie możesz go zablokować, możesz nie, możesz go zacząć ignorować, ale myślę też, że warto zająć się emocjami, bo właśnie kiedy ktoś się tak na nas nie chce zdecydować, to łatwo jest się poczuć takim nieważnym, niechcianym, jakimś trochę niewartościowym, whatever. Więc przyjrzeć się temu, jak się w tej sytuacji poczułaś, jak możesz się sobą zaopiekować, dokochać siebie, no i zająć się czymś, po prostu zająć się czymś produktywnym. Myślę, że bardzo wiele kobiet miałoby znacznie lepsze kariery, gdyby nie marnowało tyle czasu na niezdecydowanych mężczyzn, czy tam partnerów, partnerki, whatever, i po prostu zajęło się budowaniem swojej kariery, oszczędzaniem pieniędzy, jakimś takim skupieniem na rozwoju, bo to naprawdę związek to nie jest aż tak ciekawa rzecz, no nie? Dla mnie na przykład mój związek z Michem jest ciekawy, ale dlatego, że on jest po prostu taki dobry, zdrowy i dodaje dużo do mojego życia, natomiast co to w ogóle jest? Co ta sytuacja ci może dać? Tylko cię wystać, jak taka po prostu pijawa, no nie. Przepraszam, ale się aż wkurzam, jak takie rzeczy słyszę. Wyobrażacie sobie te tysiące inteligentnych kobiet, które dniami i nocami marnują godziny swojej energii i pracy mózgu na analizowanie takich shitów? Straszne. Jak przechodzić spadki libido w związku i jak się wspierać? Powiem wam może, co się po prostu u nas sprawdziło, bo u nas rzeczywiście od czasu, gdy mieliśmy 17 lat do teraz, gdy mamy 29-30, pozmieniało się mnóstwo. Wyszliśmy z tej fazy nastoletnich hormonów i napalenia do tej obecnej fazy, która już jest taka trochę zapracowana, zestresowana. Mamy dużo odpowiedzialności, obowiązków, no i jesteśmy razem wiele, wiele lat, więc jest zupełnie inaczej niż było kiedyś. I tak naprawdę sprawdza się dla nas w tym wszystkim częste i szczere rozmawianie. I mówienie sobie o tym, że no naprawdę ostatnio w ogóle nie mam ochoty, nic, ty i żadne inne rzeczy nie są w stanie mnie podniecić. Myślę, że wynika to z tego. Potem druga strona opowiada o swoich uczuciach, że może właśnie potrzebowałaby więcej. I jest tutaj pewien taki rozczarowanie tą sytuacją i coś. I tak sobie gadamy. No i potem możemy razem stwierdzić, ej, dobra, to co możemy zrobić, żeby zaopiekować się tymi potrzebami, żeby jakoś to podkręcić. I tak sobie z roku na rok dosłownie szukamy nowych rozwiązań. I fajne jest to, że jak te emocje, jak te rozmowy są takie właśnie spokojne i otwarte, to zawsze znajdujemy rozwiązania, które sprawiają, że jesteśmy ze sobą szczęśliwi, mimo że dużo się zmienia. I też ciekawe jest to, że po praktycznie każdym takim sezonie z niskim libido, w końcu to libido wraca, bo jakby sytuacja się balansuje, nie wiem, stres się zmniejsza, whatever, i w końcu znowu jest dobrze, więc czasami właśnie trochę takiej cierpliwości i rozmawiania w tych dołach pomaga je przeczekać, a potem jest lepiej. No i to tak mam wrażenie sobie płynie. I jak już, jak mieliśmy pierwszy spadek libido w związku, to pamiętam, że ja byłam spanikowana, że nam się w ogóle związek kończy. Natomiast teraz, jak już mieliśmy tych spadków libido pewnie z 4 czy 3, to mam takie po prostu, o, jesteśmy w dołku, normalna sprawa, zaraz będzie górka i też mam już taki większy spokój, bo rozumiem, że to się po prostu, to jest taka zmienność i no, umiem już teraz z tym żyć. Ale te pierwsze spadki libido są trudne, więc jeśli w tym jesteście, to współczuję i życzę powodzenia, będzie lepiej. Jak to jest zacząć nową terapię po takim czasie? Czy czujesz, że się trochę cofnęłaś? W ogóle nie czuję tego jakby cofnięcia, bo ta obecna moja terapia jest na zupełnie innym poziomie. Jest znacznie, powiedziałabym, trafniejsza, celniejsza. I ja tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero teraz zabieram się za swoje najgrubsze problemy. I to moim zdaniem wynika z nurtu, w którym pracuję, że ten nurt w końcu pomaga mi się rozpakować, inaczej otworzyć, jakoś w ogóle inaczej podchodzi do moich uczuć i też do opowiadania o uczuciach, jak to jestem w nurcie schematów. I to spowodowało rewolucję, tak więc ja jestem zachwycona. I tutaj jest kolejne pytanie od tej samej osoby, czy dalej czujesz, że potrzebujesz terapii? Jak najbardziej. A czuję to przede wszystkim w takich momentach, kiedy mam kogoś poprosić o wsparcie, mam kogoś poprosić o pomoc. I o pomoc
to dla mnie znaczy taką zwykłą pomoc, typu stara, czy mogę coś pożyczyć, czy pomożesz mi nagrać coś. Takie, wiecie, zwykłe, proste rzeczy, które dla mnie są ogromnym dyskomfortem, we mnie wywołują ogromny dyskomfort, że ja się komuś narzucam, że jestem obciążeniem, że ktoś zaraz zerwie ze mną relację, bo jestem po prostu męcząca, a to nie są normalne zachowania. I te moje takie właśnie małe podejścia powodują, że ja jednak mocno trzymam z ludźmi dystans, a nie chciałabym, bo jednak moim celem jest tam gdzieś być bliżej, w przyjaźniach, w związku i... No, przez to właśnie widzę, że ja naprawdę jeszcze potrzebuję terapii, bo chciałabym po prostu umieć poprosić o prostą pomoc, nie? A dalej jest to dla mnie trudne. Takie pytania bardzo lubię. Jak się przemóc i pójść na siłownię i mieć gdzieś opinię innych? Więc opinia innych, no to na siłowni, no to jest dosyć w ogóle ciekawa sprawa, bo tak ci szczerze powiem, jak pójdziesz na siłownię, to większość osób będzie miała ciebie gdzieś, więc przejmowanie się opinią innych to jest ciekawy koncept, bo wszyscy na siłowni generalnie ćwiczą, pocą się, walczą o życie, sami myślą o swoich kompleksach, boją się tego, że sami są obserwowani i martwią się tym, co inni o nich pomyślą, przez to nie mają aż tak czasu się przyglądać innym i to tak działa we wszystkie strony, tak więc to bym sobie totalnie odpuściła. Natomiast jak się przemóc, aby pójść na siłownię, no to myślę, że fajnie byłoby na przykład na początek pójść na 5 minut na bieżnię, pochodzić. Albo na rowerek, albo na jakieś zajęcia zorganizowane. W każdym razie wymyślić sobie jakiś taki mało wysiłkowy sposób, żeby w ogóle na tę siłownię przyjść. I zanim wejdziesz na maszyny, na strefę ciężarów, to żeby się z miejscem zapoznać. Na przykład większość siłowni ma zajęcia z jogi, zajęcia jakieś tam rozciąganie, pilates. Takie naprawdę przyjemne, lajtowe rzeczy w większej grupie. Ktoś ci to prowadzi, ty nie musisz sobie tego wymyślać. Bardzo, bardzo polecam takie podejście. No to w sumie pytanie się dosyć często tym razem powtarza. Pytanie odnośnie kłótni. Czy często kłócicie się z Michem? Wydajecie się idealną parą. No tak jak zawsze mówię, my się nie kłócimy, bo my po prostu szczerze, wprost omawiamy wszystko i jesteśmy razem już tyle lat, że mamy po prostu takie flow, że umiemy sobie usiąść i powiedzieć: no tutaj właśnie ostatnio chciałam ci zwrócić uwagę, że to czy to mi średnio pasuje i co o tym myślisz? A dobra, no wezmę to pod uwagę, jasne, w sumie rozumiem, o co ci chodzi. Potem Michu zwróci mi uwagę, że no tutaj coś widzisz, tutaj znowu rozrzuciłaś, a ja cię prosiłem, no i teraz mi to utrudnia życie, a wiesz, to się powtarza i tak dalej. I no taki mamy styl komunikacji, obydwoje jesteśmy też dosyć spokojni w tym wszystkim, więc się nie kłócimy, ale zdecydowanie mówimy sobie wprost i na bieżąco załatwiamy sprawy, więc te emocje się też nie kumulują. No ale tak jak Michu też często mówi, to, że się nie kłócimy, pewnie też wynika z tego, że nie mamy na przykład dzieci. Nie mamy jakichś takich mocnych, stresujących, wysysających energię czynników i mamy do tego stabilną sytuację finansową, więc nasz poziom stresu i presji utrzymuje się na takim poziomie, który myślę, pozwala nam na taką właśnie zdrową, spokojną komunikację. No więc my się nie kłócimy, ale załatwiamy rzeczy. Zdecydowanie. No i powraca temat, co myślisz o braku seksu w związku? Moje libido jest równe zero. To jest ciekawe pytanie. Czy twoje libido jest równe zero, a może po prostu jesteś osobą aseksualną? I to warto byłoby określić, bo jeśli twoje libido jest zero, to może masz jakieś problemy zdrowotne. Może jakieś, nie wiem, traumy z dzieciństwa, whatever. I temu warto się przyjrzeć. A jeśli jesteś osobą aseksualną, to jest zupełnie normalne, że nie czujesz potrzeby do uprawiania, aby uprawiać seks. No więc to byłoby warto zbadać i się zająć zależnie od odpowiedzi, którą uzyskasz. Tak naprawdę ja w ogóle nic nie myślę o związkach, jeśli chodzi o ilość seksu, którą uprawiają, bo dla mnie związek może uprawiać seks 7 razy dziennie, 7 razy w miesiącu, 7 razy w roku albo w ogóle. Jedyna rzecz, która się liczy, to czy wam to pasuje, czy wy jesteście tak dogadani i czy to opiekuje się waszymi potrzebami i nie ma czegoś takiego jak idealna ilość seksu, żeby było dobrze. To zależy od tych dwóch osób, które są w tym związku, więc warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moja seksualność, jakie są moje potrzeby, pozbyć się tych wszystkich przekonań, że seks musi być w związku albo seks, nie wiem, musi być jakiś tam, ileś tam. Tylko po prostu znaleźć odpowiedź dla siebie. No i jestem ciekawa, co wy myślisz. Dlaczego czasem dziewczyny wybierają sobie toksik partnera i potem znów kolejnego toksik chłopa? To się przynajmniej w mojej terapii nazywa takim potwierdzeniem,
Czyli na przykład masz schemat, że masz deprywację emocjonalną. Nikt nie rozumie moich potrzeb, moje potrzeby nie są ważne i generalnie jestem taka niezauważana dla bliskich. No więc taka osoba funkcjonująca w tym trybie potwierdzenia znajduje sobie toksik chłopa, który będzie jej codziennie potwierdzał, że jesteś nic nie warta. Ja cię nie widzę, nie słyszę, nie cenię. I ona dzięki temu będzie się czuła jak w domu, bo dokładnie to jest jej schemat, w którym ona została wychowana, w którym ona funkcjonuje i ona to tylko zna. Nikt nie mówi, że będzie szczęśliwa, ale będzie się czuła jak w domu. No i tak bym na to patrzyła, że podejmujemy pewne złe dla nas decyzje, aby potwierdzać swoje niekorzystne dla nas schematy i właśnie dlatego myślę, że terapia jest tak piękną i przydatną rzeczą, żeby z tych schematów wyjść. Co robisz, gdy podświadomie odzywają się w twojej głowie jakieś stare przekonania, myśli, których nie chcesz mieć w swojej głowie, bo negatywnie wpływają na ciebie? Pracuję nad sobą, ale czasem moje negatywne, stare przekonania wygrywają. Więc ja jakby, jak mam takie jazdy, odpały, wiesz, wjeżdżam na stare tory, no to po prostu to akceptuję. Bo nieważne ile czasu włożę w terapię, moje stare schematy i tak są już mi wgrane. One i tak się będą pojawiać, więc kiedy taka myśl na przykład takiej nieufności mi się, ostatnio miałam taką sytuację, że pojawiła mi się taka mega mocna myśl nieufności, że nie powiem, zachowam to dla siebie, to będzie tylko moja sprawa, to wtedy mam takie, o wow, ciekawe, bardzo ciekawe stara, no. To jest dla nas bardzo normalna, naturalna myśl, ale tak nie zrobimy. No i po prostu decyduję zrobić inaczej, bo już mam taką samą świadomość, że zauważam te myśli, wychwytuję je i absolutnie rozumiem, że one się pojawiają, bo mają prawo, no ale jako racjonalny, dorosły człowiek mogę podjąć po prostu inną decyzję i wybrać sobie inny schemat funkcjonowania, ale myślę, że w tym wszystkim ważne jest to, aby się nie dojeżdżać i nie krytykować i nie martwić też tym, że te myśli się pojawiają, bo one mają się prawo pojawiać do końca naszego życia, a ważne jest nie to, jakie myśli nam się pojawiają, ale to, jakie w końcu decyzje w tej sytuacji podejmiemy. Czy uważasz, że będąc w zdrowym związku, jest normalne mieć co do tej relacji jakieś wątpliwości i obawy, mimo że kocha się swojego partnera? Pozdrawiam cieplutko. Buzi, buzi to you, to. No tak, jakby wątpliwości, obawy, to jest normalna część bycia człowiekiem, która będzie nam towarzyszyła w każdej decyzji, w każdej sytuacji, w każdej relacji, przez całe życie. I myślę, że akceptacja tego faktu pomaga się uspokoić, bo takie właśnie czekanie w końcu na związek, w którym nie będzie wątpliwości, na przyjaciółkę, co do której nie będzie wątpliwości, obaw, to jest skazywanie się na samotność, bo one zawsze będą, bo jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas ma swoje niekorzystne schematy zranienia, wspomnienia. Druga osoba ma schematy zranienia, wspomnienia. Jak to się spotyka, no to zawsze są pewne wątpliwości, pewne obawy, ale to, co myślę, jest ważne, przynajmniej coś, co sama odkrywam ostatnio, to właśnie rozmawianie o tych obawach. I tak w ciągu ostatniego roku, też przez terapię, zaczęłam z Michałem omawiać różne swoje obawy. Obawy co do naszej relacji, co do tego, jak to na nas wpłynie, co on o mnie pomyśli tutaj, tam. I o dziwo właśnie takie wyciąganie tych obaw do naszych rozmów spowodowało ogromne takie zbliżenie się do siebie. Jeśli masz fajny związek, zdrową relację, to myślę, że warto te obawy brać, omawiać, wyciągać i dostawać po prostu wsparcie, zrozumienie i trochę siedzieć w nich razem, żeby one nie były takie tylko moje, we mnie i takie, wiesz, wtedy ten lęk też, mam wrażenie, narasta. I no właśnie, to jest ciekawe. Ostatnio z Michałem bardzo dużo gadamy o swoich obawach, dosłownie ostatnie 2 miesiące, obawy o nasz związek, o nasz dom, o nasze finanse, piesy, jakby to jest nasz główny temat ostatnio i się świetnie czujemy, gadając o tym, czego się obawiamy. Ciekawe. Dobra, myślę, że na koniec polecimy sobie jeszcze 2 ostatnie pytania. Pierwsze z nich to, czy pierwszy raz boli? Ogólnie współżycie nie powinno boleć, natomiast jeśli odczuwa, że ból podczas współżycia, to nie patrzyłabym na to, że o, pierwszy raz, więc oczywiście, że boli, tylko od razu bym szła do fizjoterapeutki uroginekologicznej albo do ginekologa, chociaż myślę, że fizjoterapeutka tutaj może więcej zdziałać i zajmowałabym się tym bólem, bo ból podczas współżycia, nieważne czy pierwszego, czy któregoś już, nie jest normalny, więc to jest ogólnie ciekawy temat, ale tak w zdrowym ciele seks nie powinien boleć,
każdy ból jest powodem do przyjrzenia się zdrowiu. Dzisiaj w ogóle nie było pytań o pieski, więc zakończymy pytaniem. Pieski w łóżku, a higiena, dbanie o cerę. Mega jestem ciekawa Twojego podejścia do tematu, więc tak, ja być może zauważyliście, pozwalam moim piesom na spanie z nami. Czasami z nami śpią, czasami nie, to zależy od ich ochoty, czasem idą na kanapę. Ale jednak większość nocy przynajmniej jeden pies śpi z nami. Mango, oczywiście. No i moje podejście jest takie, że właśnie po to tyle lat dbałam o swoją skórę. Wyprowadziłam twarz z trądziku i staram się skórę wzmacniać ceramidami, delikatnym traktowaniem i pielęgnacją dostosowaną do potrzeb, aby moja skóra spełniała swoje główne role. A rolą skóry jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi i właśnie takie zachowanie szczelności. No i przez to, że odpowiednio dbam o moją skórę, to ona właśnie tym mi się odwdzięcza. Dlatego mimo tego, że śpię z moimi często brudnymi owocami, to moja skóra wygląda super, ponieważ jest mocna, zdrowa i szczelna. Więc te czynniki zewnętrzne jej nie dobijają. Dodam, że osoby, które nie śpią z psami, też mają masę brudu w łóżku, ponieważ wystarczy, wiecie, odłożenie telefonu, którego się nie umyło po powrocie z pracy, czy też dotykanie telefonu, a potem dotknięcie poduszki, żeby mieć syf całego świata w swoim łóżku. Więc no, myślę, że warto pamiętać, że nasza skóra jest niezwykłym organem i naprawdę nie ma się aż tak co tych czynników zewnętrznych bać. Oczywiście, warto mieć jakieś tam zdrowe nawyki typu częste zmiany pościeli, typu niedotykanie twarzy dłońmi. Jasne, super, ale nasza skóra sobie poradzi z naprawdę wieloma rzeczami. Więc myślę, że nie ma się co aż tak bać tego brudu, bo on i tak jest wszędzie, czy mamy pieski, czy nie. Do tego też sobie myślę właśnie, że pieski tak krótko żyją, że ja mam ochotę korzystać z życia z nimi na maksa. No i to właśnie robię. A takie tam sprawy jak perfekcyjny porządek, higiena i wiecie, i zarazki coś. No jakoś ja się tym aż tak nie przejmuję. No ale ja też jestem bałaganiarą. I może trochę brudasem czasami, no więc nie wiem, pewnie nie jestem autorytetem w tej części, w tej sprawie, natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, czy wy śpicie z psami, czy nie śpicie, czy jakie macie do tego tematu podejście. No i jak zwykle zapraszam do subskrybowania, do komentowania na Insta, TikToka i do zobaczenia następnym razem. Bye!